Dzień dobry Państwu. Ja rozumiem, że możemy zaczynać. Patrzę na organizatorów, czy zgadzają się z tym, że możemy zaczynać, ale ponieważ nie widzę sprzeciwu, więc... Ja się nazywam Antoni Opaliński, jestem dziennikarzem Polskiego Radia i będę miał zaszczyt tutaj poprowadzić dwie rozmowy. Jesteśmy na debacie Polska, Białoruś, Ukraina, współpraca i wyzwania. Debata jest organizowana przez Białoruski Dom w Warszawie i przez Fundację Pamięci Narodów. Nasza dyskusja dzisiaj będzie też oczywiście z udziałem gości, jeżeli będzie tutaj chęć zadawania pytań. Z sali nasza dyskusja będzie się dzieliła na dwie części. Część pierwsza to jest Mińsk, Warszawa. Część druga to jest Polska i Ukraina. Tematy są oczywiste. W każdym razie, jeśli rozumiem intencje organizatorów, chodzi nie tylko o to, żebyśmy rozmawiali o tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach, które dzieją się w tej chwili, ale też o pewnej perspektywie przyszłości. Przedstawię gości pierwszego panelu. Mińsk, Warszawa, wspólna sprawa. Pan Paweł Usał, Centrum Prognoz i Analiz Politycznych. Dzień dobry panu. Pan Kamil Kłosiński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Pan Igor Kulej, dziennikarz telewizji Bielsat. I pan Arcjon Brukhan, analityk Narodowego Związku Antykryzysowego. Panowie, powiedziałem, że będziemy rozmawiać o przyszłości, ale trochę trzeba te aktualne wydarzenia jednak podsumować, więc gdybym mógł prosić najpierw każdego z panów o taką krótką diagnozę tego wszystkiego, co w tej chwili dzieje się na Białorusi. No także w kontekście tych informacji, które przechodzą przez polskie media o jakimś dziwnym stanie dyktatora, o jakiejś ewentualnej możliwej zmianie władzy. Ja wiem, że panowie jako analitycy teraz powiedzą, że to są plotki medialne, no ale one jakby funkcjonują w tym obiegu, więc taka prośba o krótką, 2-3-minutową, powiedzmy do 5 minut diagnozę tego wszystkiego, co się w tej chwili na Białorusi dzieje, oczywiście w kontekście wojny. Pan Paweł Usał może jako pierwszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość się podzielić zdaniem, opinii na temat tego, co się dzieje na Białorusi i wokół Białorusi. No tutaj dwie opcje. Pierwsza, jaki rzeczywisty jest stan rzeczy dyktatora i systemu politycznego na Białorusi. A druga rzecz, jaki rzeczywisty stan jest Białorusi w tej sytuacji w kontekście wojny i agresji rosyjskiej wobec Ukrainy. No po pierwsze, nie zważając na to, że ostatnio Łukaszenka dość dziwnie się zachowuje i się czuje, no osobiście ja nie wierzę w to, że nas czeka takie Łatwe przemiany, śmierć dyktatora i nagle demokratyzacja kraju. Nawet jeżeli coś z Łukaszenką stanie, umrze, czy po prostu zachoruje tak, że nie będzie w stanie kierować krajem, system jest dość stabilny, jest sporo narzędzi, mechanizmów, które pozwalają dzisiejszemu otoczeniu Łukaszenki utrzymać władzę w swoich rękach, nawet na podstawie tak zwanych konstytucji i podstawie prawa. System może przetrwać jeszcze kilka lat nawet bez Łukaszenki, czy przy jego słabej możliwości kontroli i sterowania krajem. Faktycznie mamy do czynienia w istocie rzeczy z neototalitarnym systemem, który kontroluje całkowicie przestrzeń polityczną wewnętrzną kraju i faktycznie bazuje swoją władzę na otwartych represjach, terrorze i militarnych rządach. No druga funkcja, druga taki filar, na którym system się utrzymuje i będzie się utrzymywać, to jest Rosja. Faktycznie Rosja dokonała okupacji kraju i to przechodzimy króciutko do tego, w jakiej sytuacji się znajduje Białoruś. Już faktycznie przed akcją Rosji 24
lutego 22 roku Rosja faktycznie dokonała okupacji przez uznanie i przez poparcie reżimu Łukaszenka po wyborach 20 roku i przez intensywne militaryzację przestrzeni białoruskiej po wyborach, kiedy zostały umieszczone dodatkowe wojska, dodatkowe obiekty wojskowe, lotnictwo rosyjskie, później państwo pamiętają hybrydowy atak na terytorium Polski, terytorium Litwy przez wykorzystanie migrantów z Afryki i z Bliskiego Wschodu, po czym 30 tysięcy ugrupowanie rosyjskie wkroczyło na Białoruś i z terytorium Białorusi dokonało aktu agresji w stosunku do Ukrainy, robiąc z Białorusi kraj współagresor. Chociaż moim zdaniem warto traktować Białoruś jako kraj okupowany, a reżim Łukaszenka jako administrację okupacyjną, która faktycznie prowadzi taką politykę, którą by prowadziła Rosja, gdyby postawiła bezpośrednio swojego gubernatora, czyli faktycznie dzisiaj na Białorusi mamy to, co mieliśmy na Krymie po roku 2014. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja z doświadczenia radiowego wiem, że pan Kamil Kuśniński, jak zresztą większość analityków Ośrodka Studiów Wschodnich, zawsze bardzo tonuje wszelkie takie sensacyjne informacje, więc nie wiem, czy tutaj ośmielę się zadać panu pytanie o ewentualne choroby dyktatora, ale czy pan się zgadza z głosem przedmówcy, że właściwie jego stan nie ma większego znaczenia, bo tak czy inaczej z punktu widzenia reżimu ta sytuacja jest ustabilizowana? Słusznie pan stwierdził, ja tonuję tego typu oświadczenia, właśnie spekulacje, różnego rodzaju supozycje. Po pierwsze, bo taką mam pracę, po drugie, ja naprawdę lubię tonować, lubię tę robotę. Muszę znaleźć konkretne dowody na to, że coś się rzeczywiście dzieje. Tak jak w 20 roku nie widziałem dowodów na to, że sypie się reżim, jak niektórzy usiłowali mi wmówić i zmusić mnie wywrzeć presję, żebym takie rzeczy pisał. Nie było czegoś takiego, żeby nomenklatura białoruska się rozsypywała. Tak teraz, podkreślając, że nie jestem lekarzem oczywiście, nie mam tego typu wykształcenia, ale nie znajduję dowodów jako politolog, jako humanista, że Łukaszenka wybiera się na tamten świat. Dużo jest myślenia życzeniowego. Do 31 maja mówiłem, że maj się jeszcze nie skończy, Łukaszenka już dwa razy umierał, ale jakoś nie umarł. Teraz mamy czerwiec i ciekawe, ile razy będziemy przez jego śmierć przechodzili. Musimy oduczyć się myślenia życzeniowego, bo to prowadzi nas na totalne manowce. Dla otrzeźwienia też rozwinę myśl Pawła Łusowa, ja się w zupełności zgadzam, że w obecnej sytuacji odejście Łukaszenki, którego tak niektórzy bardzo chcą i tak go już tam wypychają, do tak zwanego zaświaty, odejście Łukaszenki w tej sytuacji byłoby jeszcze gorszym wariantem dla Łukaszenki, dla Białorusi niż obecna sytuacja. Przy silnej Rosji, wciąż jeszcze silnej Rosji, ukraińska kontrofensywa dopiero się rozkręca, więc mówmy jeszcze o silnej Rosji, która jest efektywna i potrafi upilnować Białorusi. Brak Łukaszenki oznacza już zupełną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje na Białorusi i de facto Rosja może nam zainstalować pod bokiem juntę wojskową. Ja jestem w pełni przekonany, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa, generał Wolfowicz, rzeczywiście jest chyba najlepszym wariantem obecnie dla Rosji, gdyby Łukaszenki zabrakło. A to już jest opcja nie tyle prorosyjska, a wręcz rosyjska. Bo można mówić o prorosyjskości kogoś, kto jest, zachowuje jeszcze pewne akcenty własne, ale ja Wolfowicza widzę już wręcz rosyjskość. Także patrzmy na tę sytuację trzeźwo. Nie jestem oczywiście fanem Łukaszenki, ale musimy oceniać okoliczności pragmatycznie. Białoruś jest pod kontrolą Rosji, Białoruś jest stabilna i reżim białoruski jest stabilny rosyjską dominacją, rosyjskim wsparciem. Jest niesuwerenny, ale stabilny. Niby sprzeczne, ale jednak prawdziwe. Dziękuję bardzo. Tu trochę dotykamy takiej dyskusji, która często toczy się w polskich mediach, kiedy jako dziennikarze zapraszamy czy działaczy białoruskich, czy ekspertów zajmujących się Białorusią, właśnie dotyczącej tego, czy jaki by dyktator nie był, to jakiego zabraknie, będzie jeszcze gorzej, jeśli chodzi o integrację Białorusi z Rosją, czy wprost przeciwnie, on jest tak fatalny, że wszystko, co będzie poza nim, będzie od niego lepsze. Nie naszym tematem tutaj jest przyszłość relacji polsko-białoruskich, a nie ta ponura postać, o której tutaj wspomnieliśmy, natomiast no, warto, żebyśmy o tym sporze wiedzieli. No ale poza dyktatorem zawsze też jest społeczeństwo. My z polskich doświadczeń historycznych też wiemy, że nawet jak się wydaje, że w społeczeństwie nic się nie dzieje, to coś jednak czasem się dzieje.
to tu teraz zmienię kolejność, w jakiej goście siedzą i zapytam pana Artioma Bruchana o to, co się dzieje na Białorusi, ale nie tylko w kontekście tych jakby analiz samego tego systemu władzy, ale właśnie czy wiemy cokolwiek o jakichś procesach społecznych, o tym, co się dzieje w środku. Ну, по-перше, хотів би сказати про те, що діє на Білорусі дійсно, так? В літах 2020-х безправні арештовані і затримано около 60 тисяч білорусинів. Тільки в 2020 році удокументовано цунаймні 500 випадків тортур. Праві 1500 осіб є дійсно офіційно узнаних за в'язнів політичних. Цунаймні 5000 осіб прибули в білоруських в'язнях на підставі сфабрикованих і умотивованих політичних вироків. На Білорусі поповнюється збройні прищівки людськості. Сонто забойства, затримання, ажестування, в'язнення, тортури, звольнення, примусової депортації і масові репресії. А все це діє ще на підложу політичним. Білорусіні са переслідувані за свої погляди і переконання політичні. Особливо належить виружніч переслідування польської і литовської меншості народової. Наприклад, в стосунку до поляків, мешканців на Білорусі, є то обмеження права до науки язика польського, діяльності публічних організацій полонійних, нищення польських гробів, антипольська пропаганда, арештування і вироки прищівку польським активістам. От 2000 року на Білорусі зліквідовано около 1200 організацій позажендоних. Практично всі, хто вже будували сполченство обивательське і співпрацювали з інституціями європейськими, USA, Великобританія і іншими країнами Заходу. На Білорусі всі без виянку партії і рухи політичні, які презентували альтернативне становисько вобіс режиму Лукашенки, зостали зліквідовані, люб практично перестали існіч. На Білорусі практично немає жодних незалежних сродків масового приказу. І то децизія білоруського КГБ, тисячі білорусів трапила на лісти терористів, люб екстремістів, тільки для того, що виражує своє альтернативне становисько. Праві всі ограничені публічні альтернативне становисько. Мислі, що зараз на Білорусі, якщо хтось об'їжджає приймовлення Павла Тушки на YouTube-каналі, любий репортаж телевізії Белса, відгрожує йому кара велолітнього в'язнення. І то ситуація тоталітарного контролю в нашому сполученстві. Ми не можемо, сполученство не може ніц зробити. І то реальність. І то відбувається в рамах так званого союзу Росії і Білорусі. І то є нове визвання для Білорусі, як то з нового взгляду ми побачили, що агресія на терен України був зв'язаний теж з панством союзничим. Дякую дуже. То питання до пана Ігора Кулея з телевізії Bielsat. Тут мілишми таку, ну, дуже реалістичну, запевне, але дуже песимістичну діагнозу того, що się dzieje. То значить, ten system represji, który w zarodku już w tej chwili likwiduje jakiekolwiek próby, nawet nie oporu, ale po prostu normalnego życia. Czy pan też potwierdza taką smutną diagnozę tego, co się w tej chwili dzieje na Białorusi? Tak, teraz w Białorusi w ogóle można powiedzieć, że każda jedna aktywność jest po prostu tłumiona. Wczoraj na przykład w maleńkim miasteczku, czyli w małym mieście, był jakiś koncert na jakiejś takiej, nie wiem, to jak wieś taka, jak to powiedzieć, tradycyjna, czyli takie muzeum i coś, tak, skansen taki, coś tam się odbywało, jakiś koncert czy coś i aresztowano tam ludzi. Po prostu przyjechali i aresztowali tam 5 osób, zatrzymali. Teraz wszystko, co dotyczy w jakiś sposób wydarzeń, które nie są kontrolowane przez państwo, jest w tym czy innym stopniu po prostu tłumione, dlatego że reżim Łukaszenki strasznie się boi inicjatywy i w ogóle jakiejś tam ludzkiej samoorganizacji. Więc nie można teraz powiedzieć, że w Białorusi coś zostało. Ja tu się zgadzam na przykład z Pawłem, że w Białorusi no, jest totalitarny system, tak? I jest na kształt, nie wiem, Północnej Korei czy jakichś takich najgorszych wzorców światowych, takich totalitarnych reżimów. Ale nie zgadzam się w jednej części tutaj z panami, w tym, że Łukaszenko w ogóle jest jak gubernator, że nie ma pola dla manewru jakiegoś, że jest już całkowitym tam, nie wiem, satelitą Rosji, dlatego że widzimy, że od
października chyba zeszłego roku z Białorusi w stronę Ukrainy nie wyleciała żadna rakieta ani żaden dron. Czyli Łukaszenko po prostu w jakiś sposób pewnie to blokuje. Nie pozwala, żeby Rosja atakowała Ukrainę znów z terytorium Białorusi. Wiem, że to takie prowokacyjne trochę zdanie, ale to jest fakt. Dlaczego tak jest, nikt nie wie. Może Rosja nie ma takiej potrzeby, ale też wątpię, dlatego że Kijów jednak z obwodu homelskiego jest, najbliższa droga jest z obwodu homelskiego do Kijowa, więc no, byłoby logicznym strzelać na przykład z tego terytorium, ale Łukaszenko może nie pozwala, ale może i nie chce. Ale to jest właśnie, mi się wydaje, jedyne pole takie dla manewrów, dla Aleksandra Łukaszenki, że on nie chce tego większego udziału w tej wojnie. Co do reszty, no to tutaj bez dwóch zdań jest absolutnym podporządkowaniu Kremlowi. Widzimy, że nie zostały mu żadne kontakty, nawet Chiny, na które była taka wielka nadzieja, grają swoją własną grę i nie zwracają uwagi na Białoruś, po prostu nie ta skala jest i dla nich Białoruś nie jest aż tak ważna, żeby z nią tam jakąś oddzielną politykę prowadzić. Panowie, dobrze, rozumiem, że to jest element dyskusji, tylko proszę krótko. Element dyskusji wprowadzę bardzo symbolicznie i ja właśnie dlatego przedstawiłem tą dychotomię, ten element zmiany w przypadku śmierci Łukaszenki, że będzie jeszcze gorzej, bo widzę, że Łukaszenka ma odrobinę pola manewru, więc to nie jest tak, że ja przedstawiałem go jako generał gubernatora. To, co po Łukaszence, myślę, że z rodziną byłby kłopot. Nie jestem pewien, czy Rosja by to zaakceptowała, ale to chyba trochę na inną konferencję musielibyśmy wejść w szczegóły. Natomiast sytuacja jest bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o te rakiety, o w ogóle uderzenie białoruskie z Białorusi, armii białoruskie, wejście do wojny na Ukrainie. Na pewno, gdyby Putin bardzo chciał, zmusiłby Łukaszenkę, ale wprowadziłoby to napięcia w relacje między nimi, a potrzebuje ślicznego obrazka. Ostatnio mieliśmy w piątek, w sobotę rozmowę dwóch panów w Soczi. Nie byłoby takich rozmów, gdyby Putin naciskał Łukaszenkę w tej kwestii. Więc to jest to zniuansowane pole manewrów, które Łukaszenka jeszcze ma. Wolfowicz stuknąłby obcasami, a nawet sam z własnej inicjatywy by zaproponował, żeby te wojska wysłać. Więc tutaj po prostu chciałbym tylko nieco zniuansować tę sytuację. Dobrze, panowie, pewnie wrócimy jeszcze do tych pytań związanych z samym dyktatorem, ale nie chciałbym, żeby debata była poświęcona głównie jemu. To chciałbym, żebyśmy teraz się zastanowili, ponieważ naszym tematem są wyzwania stojące też przed współpracą. No, w tej chwili nie dwóch państw, ale przynajmniej dwóch społeczeństw, jeżeli byśmy tutaj nie mogli nawet użyć słowa dwóch narodów, chyba nie musimy się tych słów bać. Mam pytanie, w jaki sposób w tej chwili, wobec tej sytuacji, którą panowie zarysowali, Polska w jakikolwiek sposób może pomagać Białorusi, właśnie temu zgnębionemu przez dyktatorę i przez Rosję społeczeństwu? Pytanie do pana Pawła Usoła. No, moim zdaniem w ogóle Polska, zwłaszcza po roku 2020, była najbardziej otwartym krajem dla Białorusi i tym krajem, który wspierał Białorusinów pod różnym względem, pod względem wiz, pod względem udzielenia w ogóle azylu politycznego i wsparcia dla Białorusinów. Było utworzone wiele centrum przy pomocy właśnie rządu polskiego, humanitarnych białorusko-polskich, jak Centrum Solidarności Białoruskiej, właśnie ta siedziba, w której znajdujemy się, to jest wynik wsparcia rządu polskiego dla wspólnoty i społeczeństwa białoruskiego. I do 2022 roku wydawało się, że stosunki pomiędzy Polską i Białorusią społeczną, nie polityczną, nie państwem, będą jasne, będą wspaniałe, lecz po agresji i wykorzystaniu terytorium Białorusi Rosją dla agresji w stosunku do Ukrainy, stosunki i relacje do Białorusinów, do społeczeństwa białoruskiego nieco się zmienili. Doznaliśmy, ja mówię ogólnie, jak Białorusini, doznaliśmy kilka istotnych zmian, które doprowadziły do ograniczeń i dyskryminacji. To chodzi o rachunki bankowe, o prowadzenie biznesu. Jeżeli chodzi o biznesu Białorusinów, którzy mają ograniczenie, żeby założyć rachunek, jesteś obywatelem Białorusi, już tego rachunku założyć nie możesz, albo musisz przejść przez
kilkadziesiąt procedur formalnych, żeby ci pozwolili ten rachunek założyć, ale będziesz wciąż się spotykać z blokadami przelewów. Na przykład wiem sporo takich przykładów Białorusinów, którzy dokonują wpłaty dla Ukraińców, tak, przelewy robią. Nie mogą zrobić takich przelewów, tam muszą codziennie czy za każdym razem ubiegać o zgodę centrali bankowej i tak dalej. I w Czechach, na Litwie, no to teraz już trochę przekraczamy kwestię Polski, ale Litwa jest też przykładem tego, jak przyjmują ustawę ograniczającą, dyskryminującą Białoruś tak samo jak Rosjan, czyli Białorusinów wrzucają w jeden kosz z Rosjanami, robiąc z nich agresorów, chociaż podkreślę, 99% Białorusinów jest przeciwko wojnie, udziału w wojnie, większość Białorusinów nie wspiera tej wojny i tak dalej. Niemniej jednak jest niestety takie ogólne podejście do Białorusinów, jak do ludności, która wspiera i bierze udział w agresji, a to jest absolutnie nieprawidłowe podejście. Z Czechami jest, że studenci białoruscy, studenci, którzy już otrzymali stypendium i mają wyjechać na studia, nie mogą wjechać do Czech, bo Czesi nie wydają wiz. I to jest moim zdaniem absurd i Polska w tej sytuacji może no, pomóc zmienić stosunek do Białorusi, do Białorusinów przede wszystkim, bo tutaj trzeba rozdzielić sankcje wobec reżimu i pewne zmiany w stosunku do Białorusinów, którzy się znajdują w najgorszej sytuacji. I jeżeli chodzi o pana pytanie, co można zrobić, ja w ogóle uważam, że do Białorusinów w tej sytuacji trzeba realizować taką samą politykę jak do Ukraińców. Uznając Białoruś za kraj okupowany, a Białorusinów za ludność, która cierpi na represji, cierpi z tej okupacji, po prostu też prowadzić taką politykę żadnych ograniczeń, żeby Białorusini w tej sytuacji mogli bez wiz wyjeżdżać do Litwy, przynajmniej do Polski, jak to jest w stosunku do Ukraińców, a nie tak, że nawet mając wizy teraz Białorusini czekają po 10-16 godzin na granicy z Litwą, bo już taka jest polityka pewna dyskryminacyjna, która ogranicza możliwości po prostu przyjazdu Białorusinów do Litwy. Także w tej sytuacji, jeżeli chodzi o konkrety, jedna konkretna rzecz, którą możemy zrobić, jak mówię, jak już od imienia wspólnoty zachodniej, europejskiej, znieść wizy dla Białorusinów, po prostu pozwolić swobodnie po prostu wyjeżdżać z kraju, ponieważ już i tak mamy sporo ograniczeń w samym kraju i reżim robi wszystko, żeby nie dać możliwości Białorusinom wyjeżdżać, czyli się spotykamy nie tylko z formalnymi ograniczeniami ze strony Unii Europejskiej, ale również i z stałymi ograniczeniami ze strony systemu. Dziękuję bardzo. To tu też od razu pytanie do pana Artsioma Burhana, jako też jako przedstawiciela społeczności białoruskiej w Polsce. Czy pan podziela tutaj te, no takie, że tak powiem, pesymistyczne elementy, szczegółowe diagnozy i czy pan się zgadza z tym, że rzeczywiście tutaj doszło do pewnego utożsamienia jakby mieszkańców kraju z polityką reżimu i że Białorusini są traktowani jako no, w jakiś sposób zwolennicy agresji, nawet jeżeli zwolennikami tej agresji nie są. No tak, ja zgadzam się z panem Pałem i myślę, że nasza ekipa na zarządzanie antykryzysowe wspiera politykę sankcyjną, ale myślę, że wyzwaniem jest sankcyjna polityka do reżimu, a nie do Białorusinów, żeby Białorusini mogli być na terenie europejskim, myśleli po europejski i byli częścią Europy. To dlatego może być wolna odmiana wiz do Białorusinów i dla białoruskiego społeczeństwa. I tu całkiem zgadzam się z panem Pałem, ale powinna być sankcyjna polityka do reżimu Łukaszenki, ale nie do białoruskiego społeczeństwa. Tu ważne podzielić te wyzwania.
To w takim razie to pytanie o to, co Polska jako państwo i też jako społeczeństwo mogłaby zrobić dla Białorusi i jak pan postrzega ten postulat dotyczący wiz do pana Igora Kuleja z Bielsatu. No, telewizja Bielsat jest sama w sobie instytucją, która od wielu lat zajmuje się sprawami polsko-białoruskimi, więc rozumiem, że tutaj państwo macie te rzeczy przemyślane. Teraz jest chyba włączony. Nie mogę mówić przecież w imieniu telewizji, tak? W sprawach wizowych. Nie, proszę mówić w swoim imieniu. A w swoim imieniu jako Białorusin mogę powiedzieć, że tak, oczywiście. Ja przyjechałem do Polski 21 lat temu na studia, kiedy jeszcze nie było wiz z Polską. Były takie vouchery, trzeba było wypełnić voucher i na granicy po prostu wystarczyło pokazać go i już można było wjechać. Czyli ja tu przyjechałem jeszcze przed tym, jak zaczęły się te wizy. W 2004, tak, Polska weszła do Unii i wtedy pojawiły się te wizy i to trochę skomplikowało życie. Ja pamiętam to, że to już było trudniejsze, trzeba było dostać tą wizę, trzeba było wypełnić te warunki, ileś tam dni, trzeba było wypełnić te papiery, były te kolejki straszne, które wciąż są, zapisać się w ogóle jest bardzo ciężko nawet w Białorusi teraz i dostać tą wizę. Ludzie, którzy chcą pojechać tutaj, żeby po prostu odwiedzić kogoś, przyjaciół, rodziny i tak dalej, tak naprawdę muszą tam niezły numer wykręcić, żeby dostać w ogóle tą wizę, bo kolejki czasami są, otwiera się okienko na to, żeby się zarejestrować i trzeba czekać po minucie, już nie ma tego, czyli normalny taki, nie wiem, mama jakiegoś tutaj aktywisty, która to mieszka, która nie zna się na komputerach, ona siedzi, odświeża to i po prostu nie ma szansy, tak z miesiąca w miesiąc może się powtarzać. Dlatego oczywiście, że zniesienie wiz to jest po prostu no, super pomysł, o którym mówią już nie pierwszy rok, a może i nie pierwsze już 10 lat. Wszyscy przedstawicieli sił demokratycznych, a także społeczeństwa obywatelskiego białoruskiego w Warszawie na niejednym spotkaniu to już nie jeden raz brzmiało, że to był naprawdę taki krok naprzód, czyli taki w stronę narodu białoruskiego. Jeżeli chodzi ogólnie o polsko-białoruskie relacje, no to tu bym trochę pochwalił też Polskę. Polska jest liderem w pomocy Białorusi. To jest po prostu fakt. Nie znam innego kraju na świecie, który tak konsekwentnie, długo i w takim wymiarze pomagałby demokratycznej Białorusi. Tu myślę, że nikt nie będzie tego po prostu nawet się sprzeczał z tym. Dziękuję bardzo. No, ponieważ nie ma wśród nas, zobaczymy jak to później wyjdzie, może jeszcze z dyskusji w salę, ale tutaj nie ma wśród nas nikogo, kto by bezpośrednio był przedstawicielem rządu, więc te pytania dotyczące już takiej polityki na takim poziomie. Ale to zaraz dojdziemy do tej rozmowy z salą oczywiście. Natomiast no, zostawiamy na razie ten postulat jakby w powietrzu. Do pana Kamila Kłusińskiego pytanie nie tyle o wizy, chyba że pan się chce w tej sprawie wypowiedzieć, co o to, co Polska powinna robić, żeby przygotowywać się do relacji z tym przyszłym państwem białoruskim, no, które mamy nadzieję któregoś dnia jednak powstanie i że ten obecny stan nie jest zapewne wieczny. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja tylko odnosząc się do tych wcześniejszych głosów, podziękuję tutaj przede wszystkim panu, że wspomniał pan o czymś pozytywnym, bo myślałem, że tylko ja będę musiał chwalić Polskę, a to wyglądałoby trochę, że tak powiem, subiektywnie, no bo jestem Polakiem, tak, dlatego analitykiem rządowym, ale zwracajmy też uwagę na to rzeczywiście, co Polska już zrobiła. Ile wiz humanitarnych zostały wydane, Polish Business Harbor, jak ułatwił życie wielu białoruskim biznesmenom, jaka tu jest szeroko prowadzona polityka. Nie będziemy wskazywali na inne kraje, które sobie z tym radzą gorzej, niech one się same tłumaczą, mówię o innych krajach unijnych, ale wydaje mi się, że w Polsce to podejście jest najszersze, najbardziej kompleksowe. Wszelkiego rodzaju szykany w bankach i w urzędach, one nie wynikały z jakichkolwiek instrukcji, a przynajmniej takich instrukcji nie widziałem. To były jakieś takie różnego rodzaju oddolne odruchy i potępiałem je za każdym razem, gdzie tylko mogłem, w wystąpieniach medialnych, wywiadach, gdziekolwiek mnie o to pytał. Nie powinno być żadnej dyskryminacji Białorusinów, szczególnie tych, którzy są tutaj na Białorusi, tutaj w Polsce, a chcieliby być tam w demokratycznej Białorusi, a nie mogą, a są tutaj. To jest absolutnie kontrproduktywne i absolutnie absurdalne.
nie ma w ogóle żadnego usprawiedliwienia dla takich działań, ale jak mówię, to są działania poszczególnych banków, jakichś innych instytucji, które nie otrzymały żadnego rodzaju instrukcji gdzieś tam z wysoka. To nie ma jakiejś kompleksowej polityki tutaj prowadzonej. Co do tego, co do przyszłej Białorusi, to jest bardzo dobre pytanie, bo myślę, że my coraz częściej powinniśmy myśleć o przyszłej Białorusi, myśleć o tym, co po Łukaszence i o tym, co bez Łukaszenki. Ja już to pewnie gdzieś tam mówiłem, ale jak rozpoczynałem pracę analityczną w 2007 roku, już trochę lat minęło, jestem jednym z dinozaurów w ośrodku, chociaż może nie wyglądam, to funkcjonowaliśmy w warunkach wyłącznie myślenia o tym, jak się dogadać z Łukaszenką, jak się porozumieć z Łukaszenką, jak z nim coś załatwić. On jeszcze był wtedy rozumiany jako ktoś, z kim można coś załatwić. Przełom tej całej sytuacji po 2020 roku, a szczególnie 2021, 2022, 2021 rok to dwa akty, gdy Białorusi zobaczyliśmy w świetle państwa Zbójeckiego. To jest niezmiernie ważne dla rozumienia obecnej sytuacji i stosunków polsko-białoruskich. Od 2021 roku Białoruś jako reżim, nie jako Białorusini ludzie, ale reżim, system władzy jest reżimem Zbójeckim. Kryzys migracyjny, który został wykreowany przez ten reżim od A do Z, oczywiście ze wsparciem rosyjskim, jest to działanie typowe dla państwa Zbójeckiego. Wymuszenie lądowania samolotu Ryanair na linii Ateny-Wilno pod Mińskiem jest działaniem typowym dla państwa Zbójeckiego, jest działaniem terrorystycznym. Łukaszenka może być spokojnie określany, przynajmniej politologicznie, jeszcze nie prawnie, jako lider zorganizowanej grupy przestępczej. Szczególnie w kontekście kryzysu migracyjnego, gdzie zarabiano na tych ludziach. Czym się trudni grupa przestępcza? Zarabianiem na ludzkiej krzywdzie, na różnego rodzaju nielegalnych machinacjach. No i mamy do tego wszystkiego jeszcze wojnę, w której Białoruś współuczestniczy. W związku z tym trzeba o tym myśleć. Trzeba myśleć o tym, jakie okoliczności, jaka sytuacja mogłaby doprowadzić Białoruś do przynajmniej jakichś podstaw demokratycznych, do jakiegoś dialogu w kraju, do jakiegoś, powiedzmy, okrągłego stołu, który jest możliwy na Białorusi, myślę, w pewnych okolicznościach. Do jakiegoś scenariusza quasi polskiego, oczywiście mówię o 89 roku, ale to nie może być i nigdy nie będzie identyczny scenariusz. Trzeba o tym myśleć, trzeba też rozmawiać, wydaje mi się, ja to robię na swoim poziomie analitycznym, czysto analitycznym, nie politycznym, z kolegami białoruskimi. Pytam ich o to, jaki mają pomysł na Białoruś po Łukaszence, bo to jest ważne, żeby o tym myśleć. Czy są w stanie się dogadać ze sobą, bo białoruska diaspora jest bardzo podzielona. Są różnego rodzaju konflikty i myślę, że będzie się dzielić dalej. I czy właśnie jest ta świadomość już, że trzeba teraz myśleć w tej dynamice wojennej, gdy niemożliwe może stać się możliwym w ciągu paru miesięcy nawet, czego uczy nas 22 rok i obecny, czy są w stanie zająć się swoim krajem i wejść na przykład w dialog z konstruktywną częścią białoruskiej nomenklatury? Myślę, że to są ważne pytania. To są ważne pytania i też takie pytania, które szczerze mówiąc chciałem, żeby w tej dyskusji padły właśnie co do tego, jakie są koncepcje białoruskiej opozycji na przyszłość, ale pan Kamil Kłosiński wspomniał tutaj o tym kryzysie migracyjnym wywołanym przez reżim Łukaszenki. No, skądinąd wiemy, że te zabiegi trwają cały czas, nawet zdaje się w tej chwili, w ostatnich dniach. Ja się chciałem zapytać, czy ta polityka ma jakiekolwiek skutki na samej Białorusi, na przykład sprowadzanie tych ludzi z różnych dalekich krajów. Czy to w jakikolwiek sposób odbija się w środku na Białorusi? Na ile pamiętam, szczyt przybyszów, migrantów na Białorusi to było akurat lato, jesień 2021 roku. Ja tutaj chciałbym podkreślić, że to nie była wyłącznie inicjatywa Łukaszenka i te nawet wymuszone lądowanie samolotu Ryanair, myślę, że Łukaszenka samodzielnie by nie podjął takie decyzje, to wszystko było elementem rozgrywki, którą prowadził Putin z Łukaszenką, elementem tego nacisku i jeszcze większego uzależnienia Białorusi od Rosji, bo za każdym takim krokiem obecność militarna Rosji na Białorusi się zwiększała właśnie z początkiem kryzysu migracyjnego na Białorusi właśnie wzmocniła się obecność wojsk rosyjskich, były ukształtowane dwa centrum lotnictwa rosyjskiego, tak zwane ośrodki wojskowo-szkoleniowe, po czym rosyjskie bombowce strategiczne zaczęły oblatywać granice Białorusi, Ukrainy, Litwy i Polski. I faktycznie to już był początek tej błyskawicznej okupacji Białorusi, która się odbyła bez żadnego strzału. Jeżeli Rosja
chciała w 2 tygodnie, w 3 dni zająć Kijów z krótkimi starciami, to Białorusi nie zajęli by żadnego strzału. Także i ten kryzys hybrydowy, kryzys migracyjny był moim zdaniem też sprowokowany i zaplanowany wraz z Putinem. Z tych relacji, bo niestety od zewnątrz nie mogłem obserwować to, co się działo na Białorusi, ale z tych relacji, zdjęć, komentarzy, które trafiali do publicznych mediów, no było widocznie, że ludzie, tysiące ludzi bląkają po Mińsku, po miastach obwodowych, Mohylewie, Grodno, Brześciu, szukając możliwości przedarcia się na zachód. I to było celowo splanowana akcja i rzecz jasna był bardzo drażniącym czynnikiem dla mieszkańców Białorusi, bo byli na dworcach i w parkach sypiali, póki jeszcze było lato. I dlatego jesienią zdarzyło się to, co wszyscy obserwowaliśmy. Łukaszenka zebrał te wszystkie tłumy ze wszystkich miast i wywiózł tak zwany marsz na Kuźnicę. Tak? Marsz, odbył się tam kilkatysięczny marsz i te starcia. Po prostu dla Łukaszenka stało jasne, że albo dla Putina, że to akurat ten czas, kiedy trzeba skierować te sfrustrowane tłumy ludzi, a to rzeczywiście sfrustrowane z dziećmi, po prostu na granicę z Polską sprowokować tam poważne starcie. Nie wiemy do dnia dzisiejszego, ile umarło, czy było zabitych tych migrantów po stronie białoruskiej, bo ci, którzy potrafili przekroczyć, opowiadali o różnych rzeczach, że te specjalne jednostki Straży Granicznej bili ludzi, torturowali, zmuszali ich przerywać te granice i walczyć z polskimi pogranicznikami i policją. Dla Białorusi, dla w tym latem, jesienią 2021 roku to było już widocznie bardzo ostrym pytaniem dla Białorusinów, ale później nowe te wydarzenie całkiem stłumili i wyrzucili w zapomnienie to, co się działo w 2021 roku. Już po wojnie z Ukrainą ta kwestia spłynęła całkowicie. To pytanie też do pana Igora Kuleja z Bielsatu. Czy jest tak, że możemy patrzeć na te działania na granicy polsko-białoruskiej po prostu jako wstępy do tego wszystkiego, co się później wydarzyło po 24 lutego? Tak, faktycznie, na to tak, w taki właśnie sposób trzeba patrzeć, bo to było przygotowanie do tego, co się zacznie później. Łukaszenko i Putin bardzo dobrze rozumieją słabe punkty też Zachodu, tak? Takie spowodowanie takiego kryzysu migracyjnego mogłoby odwrócić uwagę całej Unii Europejskiej na to, a w tym czasie Putin może swobodnie sobie atakować Ukrainę, coś robić i Zachód jest zajęty czymś innym, jakimiś innymi problemami. Myślę, że w taki sposób sobie to zaplanowali, ale może nie czekali tego, co się wydarzy tutaj w Polsce. Nie myśleli, że w taki sposób będzie broniona granica. Jeżeli o tym nie pomyśleli, no właśnie nie udało im się na taką skalę sprowokować ten kryzys migracyjny, wynikiem czego no, nie było też setek tysięcy migrantów, którzy napływają na Unię Europejską, bardziej było uwagi, więcej było uwagi do początku wojny. To znaczy, ja uważam, że później w perspektywie, kiedy zaczęła się wojna i te pierwsze emocje już opadły, to wtedy zrobiło się jasne, po co zaczynał się ten kryzys migracyjny, po co on był w ogóle zorganizowany. No, ja bym pesymistycznie powiedział, że nie jestem przekonany, czy w Polsce dla wszystkich to jest nadal jasne, no, ale to jest bardziej wewnątrz Polska. Tak, to już nasza jest, że tak powiem, pewna dyskusja, ale też pytanie do pana Artioma Brukhana. Rozumiem, że możemy się spodziewać ze strony reżimu, że te działania będą kontynuowane, no bo nawet teraz, dzisiaj w ostatnich dniach przychodzą informacje o jakichś ludziach z Zambii czy z jakichś innych krajów, no raczej jest, wydawałoby się dosyć dalekich od Białorusi, którzy pojawili się na naszej granicy.
Tak, to będzie kontynuować i teraz może być tak, co aktywizuje się to działanie, dlatego że był Łukaszenka przeznaczył nowego dyrektora służby pogranicznej, szefa komitetu pogranicznego, który jest wychodcą z rosyjskich spec-służb, to prorosyjski całkiem generał, który też może wykonywać to, co chce Putin. Uzmacnia się ten hybrydowy atak na Unię Europejską przez Polskę na terenie Białorusi, dlatego że zmniejszyć wpływ kontrnaступu ukraińskiego. Myślę, że tak. Ja może tylko dodam, że mamy szczyt w Wilnie w lipcu i myślę, że jednym z takich didaskaliów do tego szczytu, to nie jest może jakaś oryginalna prognoza, ale tak dla jasności to dodam, myślę, że może być wzmocnienie presji migracyjnej, że szykujmy się na różnego rodzaju nieprzyjemności, mówiąc delikatnie, ze strony Rosji i Białorusi. Jedną z takich oczywistych opcji jest właśnie wzmożenie tej presji. To kwestia najbliższych tygodni. Tak, zapewne będzie. Ja bym chciał, żebyśmy wrócili tutaj do tego elementu, który pojawił się w dyskusji, też tutaj w pana poprzedniej wypowiedzi, mianowicie o to pytanie, jakie są właściwie zamiary kręgów związanych z białoruską opozycją, jakie są plany na przyszłość, bo czym innym jest kwestia diagnozy tego, co się dzieje w reżimie i ewentualna refleksja nad tym, czy fakt jakiejś choroby dyktatora ma, czy też nie ma większego znaczenia, a czym innym jest pytanie jednak o jakieś plany na przyszłość, czy one w ogóle istnieją. No, jak wszystkie emigracje polityczne, rozumiem, że emigracja białoruska też nie zawsze jest jednolita. My z polskiej historii doskonale wiemy, że tutaj nie zawsze łatwo zachować jednolitość, kiedy toczy się walka o niepodległość, no, ale tak czy inaczej myślę, że jakieś pytanie o te plany na przyszłość i w ogóle ewentualne zamiary możemy tutaj postawić. Pan Paweł Usał. No, rzeczywiście, ja myślę, że każde poważne ugrupowanie polityczne będzie miało takie plany. Druga rzecz, czy te plany będą zrealizowane. Faktycznie każdy scenariusz przemian politycznych na Białorusi i te plany, które są albo które są w opracowywaniu, powiązane z tym, jak potoczą się walki w Ukrainie i czym się skończy wojna. Bo rzecz jasna, zrealizować jakiekolwiek scenariusz na Białorusi bez upadku czy kryzysu potężnego wewnętrznego w Rosji niemożliwy. I od tego, czy uda się zmusić Rosję do uwolnienia tych obszarów, terytoriów zajętych w ciągu tych ostatnich 8 lat, czy uda się w trakcie negocjacji zmusić Rosję do wycofania z Białorusi, będzie zależeć proces i transformacji, i dalszych przemian politycznych na Białorusi. Bez zwycięstwa Ukrainy, bez kapitulacji, właśnie podkreślam, bez kapitulacji Rosji, oczekiwać, że nastąpią jakiekolwiek przemiany na Białorusi, nie możemy. No, przynajmniej ja na to patrzę pesymistyczne. Kryzys w Rosji polityczny, ustrojowy doprowadzi do kryzysu ustrojowego i politycznego na Białorusi i być może do upadku reżimu, bo jak już na początku wspominałem, reżim Łukaszenka funkcjonuje na podstawie dwóch czynników: wewnętrznego terroru i zewnętrznego wsparcia ze strony Rosji, jak finansowego, tak i militarnego, tak i wywiadowczego, strukturalnego. I kryzys strukturalny w Rosji odbije się i doprowadzi do pewnych potężnych przemian na Białorusi. Do tych potężnych przemian na Białorusi musimy być przygotowani. No i jest jeszcze jedna opcja, proces związany z tym, że Białoruś w jakiś sposób zostanie wciągnięta w tą wojnę, no, w otwarty sposób na przykład. Zaczną się ponownie ostrzały z terytorium Białorusi, albo Łukaszenka ostatecznie będzie zmuszony, żeby uratować życie, Putinowi puścić wojsko białoruskie do Ukrainy. Poza tym nie zapominamy, że na terytorium Białorusi niedługo się pojawi nuklearna broń taktyczna rosyjska pod kontrolą i sterowaniem
Generalnego Sztabu, czyli wojsk rosyjskich, i w jaki sposób ona zostanie użyta, my nie wiemy. I mówić o tym, że ona nie zostanie użyta, też nie możemy po tym, co się stało na Kachowską hydroelektrostację, czyli to jaki szantaż i taki możliwość użycia ograniczonego w stosunku do Ukrainy, do jakichś tam pewnych lokacji, żeby znowu uratować życie reżimowi Putina. No i w tej sytuacji też jeden z wiarygodnych scenariuszów to zbrojne wyzwolenie Białorusi od reżimu Łukaszenki czy od wojsk okupacyjnych rosyjskich. No i tutaj wszyscy spoglądamy na pułk Kalinowskiego, który walczy w Ukrainie. Nie jest to duża ilość wojskowych białoruskich, ale to są patrioci, ludzie doświadczeni i widzimy, obserwujemy ten scenariusz białgorodzki, o czym również wspominał pan generał Skrzypczak, że Polska musi być przygotowana na to, że na Białorusi może być zrealizowany scenariusz zbrojny. Do tego też trzeba się przyglądać i nie hamować te procesy, przynajmniej nie przeszkadzać, jeżeli ta sytuacja na Białorusi się potoczy w ten sposób. Rzecz jasna, że 300 Spartanców nie wyzwoli Białorusinów, 300 Kalinowców. To będzie, powiedzmy tak, tylko szpica, za którą mogą stać wojska ukraińskie. I ten scenariusz, mi się wydaje, w tej sytuacji, którą analizujemy, jest najbardziej prawdopodobny. No i rzecz jasna, jeżeli analizujemy taki scenariusz, to tutaj też musi być jakaś wspólna opcja, wspólne podejście ze strony wszystkich sił demokratycznych, żeby nie toczyli wojen wewnętrznych. Obserwujemy ten kryzys, potężny kryzys w opozycji białoruskiej, ale się skupili właśnie przynajmniej na analizie takiej opcji, na wypracowaniu ogólnej strategii, czy przynajmniej wizji tego, co będziemy robić, jeżeli nagle reżim upadnie, co będziemy robić, jeżeli nagle zmuszeni będziemy z bronią w rękach wyzwalać Białoruś. No właśnie, taka perspektywa wyzwalania Białorusi z bronią w ręku. Z jednej strony to, co pan mówi, no tu od razu to jakby w polskiej wyobraźni takie obrazy od razu się rysują, no, a z drugiej strony sam pan mówi, że to jest jak 300 Spartan, czy jednak trochę nie za mało. Ja rozumiem, że państwo w telewizji Bielsat obserwujecie to wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o sprawy białoruskie, również w tym kontekście wojennym. Jak pan, pytanie do pana Igora Kuleja, widzi w ogóle rolę tego, co nazywamy pułkiem Kalinowskiego w ewentualnej zmianie na Białorusi? I czy to w ogóle nie jest myślenie nieco utopijne? Czy ich nie jest za mało? Właśnie tutaj Paweł powiedział bardzo słusznie o tym, że to może być tylko takim szpicem, tak, za którym będą iść siły ukraińskie. Taki ten scenariusz białgorodzki, tak, gdzie wchodzi ta mała grupa Rosjan, która teraz jest na służbie w siłach zbrojnych Ukrainy. Ale szczerze powiem, że ja w ten scenariusz teraz nie bardzo wierzę, bo reżim Łukaszenki reaguje też na takie rzeczy. Parę dni temu właśnie były podpisane, wprowadzili taką nową zasadę tam chyba w siłach zbrojnych, że taki właśnie hybrydowy, mały atak będzie postrzegany jako od razu podstawa do wprowadzenia stanu wojennego w Białorusi. Czyli przygotowują się, oni pewnie odbierają to na serio, ale oni wiedzą, ile tak naprawdę jest Kalinowców mniej więcej. Oni wiedzą, że to nie jest wielka formacja. Chociaż z drugiej strony też są duże wątpliwości co do determinacji wojska białoruskiego, żeby bronić Aleksandra Łukaszenki. Jeżeli w Białoruś wejdzie parę tysięcy ludzi z bronią, parę tysięcy takich patriotów z bronią, to nie wiem, nie jestem przekonany do tego, że wojsko białoruskie będzie broniło, a nie, że w pewnym momencie po prostu będzie no, totalne zablokowanie się, nic nie działania, dezercja, tak. No dobrze, tutaj widzę, że obaj panowie zgłaszają się do wypowiedzi, a to
dam na razie panu, a pan będzie mógł podsumować. W ogóle pytanie o spoistość reżimu, pytanie do pana Kamila Kłosińskiego, no bo tak jak już powiedziałem, no to od razu w polskiej wyobraźni bardzo łatwo możemy sobie wyobrazić właśnie taki obraz, ktoś wkracza, coś się dzieje, czyn zbrojny, wyzwolenie, ale jesteśmy w XXI wieku, czy to w ogóle jest możliwe? Nawet w naszej polskiej wyobraźni powinniśmy być ostrożni. Pamiętamy pierwszą kadrową, jak była spotykana niechętnie na Kielecczyźnie i w Kielcach. Początki były słabiutkie, więc z tymi legendami trzeba ostrożnie, bo to, ja też, jak już mówiłem, bardzo lubię tonować. Po prostu też jak mawia mój kolega z ośrodka, szukajmy pocieszenia w prawdzie, a nie w naszych wyobrażeniach o rzeczywistości. Kalinowców jest rzeczywiście mało, jeżeli wiemy to my, to wiedzą to też władze białoruskie oczywiście. To jest jasne. Ja bym był bardzo ostrożny co do scenariusza, że za Kalinowcami wchodzą wojska ukraińskie. Poddaję to pod rozwagę kolegom białoruskim. Czy chcieliby, żeby Białoruś była wyzwolona przez armię ukraińską? Bo konsekwencje będą różne, mówiąc bardzo ogólnie, nie wchodząc w szczegóły i patrząc teraz, jak wyglądają stosunki pomiędzy władzami Ukrainy a białoruską opozycją. Też nie wchodząc w szczegóły, bo to nie o tym jest teraz ta rozmowa, ale to poddaję pod rozwagę. Scenariusz białogorodzki, on nie polega na tym, że tam wchodzą wojska ukraińskie, tam walczą tylko Rosjanie, przygotowani przez... Różne są informacje na temat tego, kto tam walczy, szczerze mówiąc. Na tych wideo nawet słychać, ktoś mówi bardzo dobrze po polsku. Dobrze, to sobie to zostawmy, bo zaraz dojdziemy do wniosku, że Polska zaatakowała Rosję, a do tego jest bardzo daleko. Jeszcze chwila. Jeśli chodzi o spoistość reżimu, wkroczenie pułku Kalinowskiego jako pewnego wydarzenia symbolicznego tej białoruskiej pierwszej kadrowej miałoby sens tylko wtedy, gdyby reżim się rozpadał, gdyby ta spoistość była naruszona, gdyby on nie miał pod sobą tego najważniejszego filaru. Ten filar jest zewnętrzny, a nie wewnętrzny. To jest też nowa sytuacja. Po raz pierwszy w współczesnej historii Białorusi głównym filarem reżimu jest czynnik zewnętrzny, czyli Rosja. I tylko w momencie, gdy Rosja staje się słaba i nie tylko gdy przegrywa na froncie, co jest bardzo możliwe w najbliższych miesiącach, nie mówię, że stuprocentowo, ale jest to możliwe, że przegrywa na froncie na Ukrainie, ale że wewnętrznie staje się słaba i następuje kryzys w elitach władzy w Rosji. Ten drugi etap jest niezmiernie ważny dla Białorusi. Nie tylko to, co na Ukrainie, ale też potem to, co się dzieje w Rosji. I tylko wówczas można myśleć ewentualnie o badaniu spoistości białoruskiego reżimu. On na razie jest spoisty, jest unitarny, to się wszystko trzyma na strachu rosyjskiej dominacji, ale to jest niestety wystarczający czynnik w obecnych okolicznościach. Znika rosyjski czynnik jako rosyjska dominacja, wtedy różnego rodzaju opcje są na stole. To teraz pytanie do pana Arcjoma Brukhana, zarówno o tą perspektywę ewentualnego jakiegoś siłowego obalenia reżimu, ale też pytanie o to, jakiej właściwie tej pomocy Białorusini spodziewają się ze strony Polski, czy może ze strony polskiego społeczeństwa obywatelskiego? No najpierw zgadzam się z panem Kamilem, że bardzo ważne umówić się o tym, że wewnętrzna sytuacja będzie zmieniać się nie z dopomogą, nie z wsparciem sił wewnętrznych, a zewnętrzna. Ależ ważne mówić pro to, że kiedy Rosja nie będzie silna, to nomenklatura nie będzie taka unitarna, jak pan mówił. I to można wykorzystać dla nie tylko wojennego i zbrojnego wyrażenia tego problemu, ależ i rozkol elit. Ja nie wiem, jak to... Tak, rozłam elit. Rozłam elit i część elit może być nie prorosyjska. My wiemy to. I myślę, że to może być scenariusz okręglego stola, jaki może być. I polskie społeczeństwo tutaj może podzielić się doświadczeniem z nami, jak to może być i na Białorusi. Przecież mogę jeszcze jedną taką małą... Tak, zwłaszcza, że chciałem zadać panu jeszcze pytanie, jeśli chodzi o następny element naszej dyskusji, ale, ja króciutko proszę odpowiedzieć. Odniosę się do tego, co powiedział Arcjom. Przecież Arcjom jest sam dowodem na to, że w elitach mogą być białoruskich jakieś rozłamy, dlatego że był sam czynownikiem w Brześciu, proszę? Urzędnikiem, powiedziałem urzędnikiem, a co powiedziałem? Czynownikiem, tak. Urzędnikiem. No. Zabrzmiało jak z Mickiewicza trochę. Urzędnikiem, tak, w Brzesiu i w roku 2020, kiedy była cała ta sytuacja, rewolucja na Białorusi,
po prostu staną po drugiej stronie, tak? I takich ludzi w Białorusi trochę było, którzy pokazali, że jednak są gotowi albo do jakiejś negocjacji, w tym premier przecież białoruski, tak, w tamtym czasie, tak, obecny, po prostu zniknął, tak? Nie chciał w żaden sposób stanąć po jednej czy po drugiej stronie. Możliwe, że się wahał, nie wiem, ale tak to wyglądało przynajmniej. Także w momencie, kiedy będzie powtórka tej sytuacji albo będzie jakieś wydarzenie takie zewnętrzne, które postawi znowu to pytanie, jaki będzie dalszy tam los Białorusi, bardzo możliwe, że duża część ludzi stanie się sojusznikami, których teraz uważamy za właśnie tych zwolenników reżimu Łukaszenki. No dobrze, ale to od razu zadam panu pytanie, bo oczywiście możemy rysować jakieś perspektywy takich właśnie rozwiązań o charakterze gwałtownym, natomiast no, w XXI wieku politykę też robi się za pomocą informacji, za pomocą mediów. Ja rozumiem, że jeszcze na razie nie będziemy tutaj ekspediować komandosów na Białoruś, natomiast możemy wspierać niezależne białoruskie media, które w jakiejś sytuacji mogą się przydać. No, w Polsce istnieje telewizja Bielsat i dzisiaj chyba w przeciwieństwie do nastrojów sprzed kilku lat już nikt nie wpada na pomysł, żeby się zastanawiać, czy ta telewizja jest potrzebna, ale tak czy inaczej pytanie o ewentualną polską pomoc dla białoruskich mediów, no to jest chyba pytanie zasadne. No tak, właśnie też chciałem z tego zacząć, że tutaj w Polsce w różnych latach różnie oceniano ten wpływ, który Bielsat ma na Białorusinów i na to, co się dzieje w Białorusi, na informowanie Białorusinów. Teraz po roku 2020 pewnie już nie znajdzie się w Polsce takiej osoby, która by powiedziała, że Bielsat był bez sensu, czy ten projekt był bez sensu, dlatego że podczas tej rewolucji staliśmy się numer jeden. Nie chcę tutaj się przechwalać, ale to jest prawda absolutna, dlatego że mimo że nadajemy w języku białoruskim, co już jest takim wyczynem dla większości Białorusinów, włączyć i posłuchać czegoś tam, Boże mój, mówią w tym języku babci, ani po rosyjsku, normalnie jak w miastach wszyscy rozmawiają. Po prostu zbieraliśmy takie liczby oglądalności, które są niesamowite. Na przykład jednego dnia jeden ze streamów miał 1 000 000 wyświetleń w ciągu po prostu kilku godzin. Oglądano nas setki tysięcy online ludzi, czyli online w YouTubie. Nawet teraz, kiedy oglądalność bardzo mocno spadła, grozi za linki na Bielsat, za jakieś tam zdjęcia w telefonie z logotypem Bielsatu, można pójść do więzienia. Nadal mamy miesięczną audytorię gdzieś około 1 000 000 ludzi z Białorusi. Ponad 80% naszych widzów, tylko o YouTubie mówię, bo jeszcze mamy satelity, przez satelity nadajemy, nie da się tego zmierzyć, ale w małych miastach nas tam oglądają, gdzie nie ma kablówek, gdzie nie ma alternatywy dla telewizji satelitarnej. Tylko na samym YouTubie mamy ponad 1 000 000 miesięcznie Białorusinów, którzy nas oglądają. Nie mówię, że to odbywa się codziennie, ale w ciągu miesiąca, czyli ludzie wchodzą dalej, interesują się tym, co się dzieje, więc wsparcie środków masowego przekazu tutaj na Zachodzie, a teraz niestety wszystkie redakcje znalazły się tutaj, to są setki nawet, redakcje były zamknięte, a dziesiątki z tych redakcji okazały się tutaj i są niestety już takie nieoptymistyczne sygnały, na przykład jedno z wydań The Village, takie w miarę znane w Białorusi, czytane w większości przez młodzież w większych miastach, już niedawno ogłosiło o tym, że się zamykają, bo nie mają pieniędzy po prostu na kontynuację swojej działalności. Oni akurat w 20 roku uciekli do Wilna i słyszę też w tym społeczeństwie redaktorskim, że coraz mniejsze jest wsparcie dla większości redakcji. Jeżeli o nas mówić, o Bielsacie, to my akurat czujemy się w bezpieczeństwie, dlatego że my jesteśmy długoletnim, wieloletnim projektem wspieranym przez Polskę, ale jeżeli chodzi o przyszłość innych białoruskich mediów, które
są też popularne, czytane, no to ona już nie jest taka kolorowa. Widzę, że w bliższej perspektywie, nawet nie w dłuższej, w bliższej, większość z nich spotka się z finansowymi problemami po prostu. To samo pytanie też do pana Pawła Usała, właśnie nie o wsparcie tych działań czysto politycznych, ale właśnie o wsparcie tych instytucji takich jakby no i szykujących media dla Białorusi i takich, które mogłyby podjąć jakąś działalność w przyszłości. Tutaj musimy zrozumieć jedną rzecz, że teraz na Białorusi na inne problemy Zachód patrzy przez pryzmat Ukrainy. Jak to kiedyś było po kryzysie politycznym na Białorusi w 2010 roku, przyszedł kryzys pierwszej wojny w Ukrainie 2014, później kryzys migracyjny w Europie, kiedy kilka milionów migrantów z Azji i z Afryki przybyło do Europy, to Białoruś w ogóle została i funkcjonowanie społeczności i mediów niezależnych białoruskich, demokratycznych zostało na marginesach. Faktycznie ograniczone finansowanie i te inne rzeczy. I dzisiaj mamy taką samą sytuację. No, Zachód jest zmęczony wojną. Zachód już jest zmęczony wojną, Zachód już jest zmęczony opcją i sytuacją na Białorusi, zmęczony w pewnym sensie opozycją, tymi wsparciami, ma własne problemy, ma wybory, ma swoje kryzysy i już pytanie demokratyzacji Białorusi już i w perspektywie nie wygląda tak optymistycznie, jak to było kiedyś. I z tym ja powiązuję pewne braki i zmniejszenie wsparcia dla organizacji, tym bardziej, że faktycznie wszyscy ośrodki informacyjne, ośrodki polityczne zajmują się prawie tą samą sprawą, czyli prowadzą politykę informacyjną, ten sam content, te same tematy, różnica jest tylko język białoruski czy język rosyjski. Teraz jest więcej opcji, więcej wsparcia i potrzeby dla języka białoruskiego, dlatego te wydawnictwa, tabloidy, takie jak Village, takie elitarne, oni nie korzystają z wsparcia, bo nie dotyczą aktualnych problemów i są w języku rosyjskim. A teraz jest popyt na język białoruski, przynajmniej w tej społeczności, która jest orientowana na Zachód, jest antyrosyjska, jest proukraińska. Ale co można byłoby w tej sytuacji zrobić? No, jeżeli chodzi ten wątek, ja już omawiałem z swoimi kolegami w Ukrainie, bo na sytuację z mediami białoruskimi trzeba patrzeć nie tylko jak na narzędzie informowania, a jako na narzędzie prowadzenia wojny hybrydowej. Czyli jesteśmy w warunkach wojny, faktycznie totalnej wojny informacyjnej, wojny politycznej, wojny rzeczywistej. I moim zdaniem warto byłoby skupić się na tym, żeby te media i ośrodki informacyjne białoruskie aktywnie były wykorzystywane w realizacji polityki tak zwanych informacyjno-psychologicznych operacji skierowanych na to, żeby zmniejszyć czy przeciwdziałać narratywom i przesłanką rosyjskiej propagandy na Białorusi, bo dominacja rosyjskiej propagandy na Białorusi jest bardzo duża. I właśnie pierwszym i podstawowym celem mniejszych tych ośrodków, ja nie mówię o Biosacie, bo to już zupełnie inna korporacja, ja mówię już o tych ośrodkach medyjnych, medialnych, które prowadzą adresową politykę w pewne grupy, oddziałują na pewne grupy społeczne. Właśnie wykorzystać czy zmienić działalność, skierować tą działalność na kontrpropagandę i działalność skierować na to, żeby wzmocnić te wątki antyrosyjskie na Białorusi. Jeszcze raz podkreślę, dominacja propagandy jest totalna, właśnie rosyjska.
Bardzo dziękuję. Ja bym chciał, żebyśmy w tym momencie może publiczność trochę włączyli też do naszej dyskusji. Kilka osób przynajmniej widzę, które pewnie by chciały zabrać głos albo mogłyby zabrać głos. Nie wiem, czy są chętni tutaj do jakiejś dyskusji, zadania jakiegoś pytania albo... Proszę bardzo, tylko proszę o przedstawianie się i może podamy mikrofon. Dzień dobry, Alicja Kadyjow. Ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj dużo panowie mówili o okrągłym stole. I tutaj chyba najbliżej mi było do pana Pawła z poglądami, że czy to nie jest troszeczkę tak, że jednak jesteśmy jeszcze daleko od tego okrągłego stołu, ponieważ ta zależność od Rosji jest nadal bardzo duża i nawet jeżeli jakieś zdarzenia spowodowałyby zmianę przywódcy na Białorusi, to czy nie będzie nadal tak, że jednak Białoruś jest dużo mniejszym państwem i bez dużego wsparcia Zachodu nie damy sobie rady w tym modelu i też przez to, że Białoruś nie jest w tych dużych strukturach Zachodu jak NATO czy Unia Europejska, to będzie to troszeczkę traktowane po macoszemu. Moje obawy wynikają stąd, że kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, pierwszego dnia, jak włączyłam wiadomości, to przedstawiciel Zachodu powiedział, że Zachód jest zaniepokojony sytuacją na Ukrainie, tak? I troszeczkę się obawiam, że może być podobnie. I jak panowie widzą, jak Zachód mógłby się zaangażować w to, żeby jednak wzmocnić te działania i żeby tą Rosję jednak bardziej może przestraszyć czy wzmocnić Białoruś właśnie w tym kontekście przyspieszenia tych zmian, żeby nie było tak, że jesteśmy analogicznie jak do obrad okrągłego stołu w tej chwili w latach 70. analogicznie do sytuacji Polski mówiąc. Przepraszam, do kogo jest... Nie wiem, może właśnie do pana, bo pan chyba tak najbliżej tutaj mógłby nam to opisać. Mikrofon krąży po sali w takim razie. Nie wiem, czy ktoś z panów chce odpowiadać na pytanie o perspektywy okrągłego stołu, tylko tak nie bardzo długiej wypowiedzi, żebyśmy jeszcze zdążyli jakąś dyskusję. No dobrze, to może ja tylko krótko zacznę, bo też pani na mnie wskazała. Ja mówiłem o tym okrągłym stole, mówiłem całkowicie świadomie. Z tego wszystkiego, co tu mówiłem, wynika dokładnie też to, co pani powiedziała. No musiałbym powtórzyć jeszcze raz to, co już mówiłem, że jest daleko, oczywiście, że jest daleko. Wiadomo, że Rosja jest silna wciąż jeszcze, że Rosja dominuje i że Rosja do tego nie dopuści. Polska w 1989 roku też nie była w NATO ani we WG, nawet tym nie pachniało, jak się mówi z języka rosyjskiego i daleko jeszcze było do tego, więc zresztą nie byłoby sensu organizować okrągły stół, gdyby Polska już była w tych strukturach i przeszła całą drogę przemian, to właśnie było po to, żeby Polska tam doszła między innymi. I tak samo myślę, mam nadzieję, że to będzie też w przypadku Białorusi kiedyś. Oczywiście to powinna być decyzja Białorusinów, to jest moja prywatna opinia, ale myślę, że wielu Białorusinów, przynajmniej Unię Europejską, by poparło. Co do NATO, to jeszcze trzeba by się tam bardziej nad tym pochylić. Bardzo ważne są po prostu te wydarzenia, które dokonają się w Rosji, następnie tego, co dokonuje się na Ukrainie. Nie możemy odwracać sekwencji wydarzeń i oczekiwać, że w obecnej sytuacji, jaka teraz jest, dojdzie do jakiegoś przełomu na Białorusi. Także no, tutaj pełna zgoda, po prostu powtarzam też te tezy, o których już wspominałem. Bo moje pytanie też jest takie, w jaki sposób może Zachód mógłby nam pomóc w tej sytuacji? Zachód, czy Białorusi? Białorusi, no wiadomo, Białorusi, tutaj kraje, które działają jednak w kierunku wzmocnienia Białorusi. Ja bym może to pytanie tutaj też do pana ewentualnie skierował. Ja tylko krótko dwoma zdaniami. Zachód przy obecnym obciążeniu sankcyjnym, jakiemu podlega Białoruś i Rosja, w tej płaszczyźnie sankcyjnej za bardzo pomóc już nie może, bo doszliśmy prawie do ściany. Można zamknąć całkowicie granice. Zresztą czasem mam wrażenie, że w tym kierunku zmierzamy i to Aleksander Łukaszenka nad tym ciężko pracuje. Albo pilnować tych sankcji, no to jest taka codzienna praca organiczna, ale jeśli chodzi o takie wielkie decyzje polityczne, że coś jeszcze jakoś uderzamy w Białoruś czy w Rosję, to już pole manewru jest dość niewielkie. To jest też efekt ciężkiej pracy Aleksandra Łukaszenki. Największą pomocą dla Białorusi, czy dla Ukrainy, czy w ogóle dla wszystkich tych, którzy myślą o wolnym świecie, o stabilizacji w regionie, jest totalna porażka Rosji. Ale no, hasło okrągły stół tutaj wspomniane przez panią, no to zakłada jakąś formę kompromisu z jakąś przynajmniej częścią reżimu. Więc tutaj pytanie też do pana, czy to jest możliwe i czy jest tutaj na przykład jakaś rola dla Polski, której Białorusini by się
spodziewali, bo rozumiem, że w tym momencie Polska też obejmuje część tego szeroko pojętego Zachodu. No ja zawsze tak współżartem mówię, że lepsza pomoc to byłoby dwa leopardy dla kalinowców. To, no można i więcej, tak. No ale że na serio, no naprawdę, tak naprawdę okrągły stół jest możliwy tylko, jak już Kamil wspomniał, po upadku i potężnym kryzysie w samej Rosji, bo okrągły stół w Polsce w 1989 roku był właśnie możliwy dlatego, że Związek Radziecki podupadał, już nie był w stanie kontrolować ten cały obszar, nawet nie tylko zewnętrzny, ale i wewnętrzny. Toczyły się już takie wojenki domowe, Tadżykistan, Armenia, Azerbejdżan, Nagorny Karabach, Mołdowa, także były spore problemy. Jeżeli w Rosji się zacznie taki sam proces, a on na pewno się zacznie, jeżeli ona przegra wojny, to Białoruś będzie miała szansę, ale tutaj jest jeden niuans. Jeżeli Łukaszenka do samego ostatniego momentu będzie próbować walczyć, nawet jeżeli upadnie Rosja za władzę, żeby ją utrzymać jakimkolwiek sposobem w oparciu na to ugrupowanie, które już jest ukształtowane po roku 2020, to wojskowi, pewna nomenklatura, która jest po włosy na głowie umoczone w krwi Białorusinów i oni nie oddadzą władzy, bo rozumieją, że po odejściu może nastąpić, no, rozrachunki przyjdą, tak, i że każdy musi zapłacić za to, co zrobił, a zrobili oni sporo tych rzeczy dla Białorusi. Okrągły stół, to jeżeli upadnie na przykład ten reżim Łukaszenka, zostanie taka nomenklatura, no powiedzmy zbierze walizki i ucieknie gdzieś tam do Arabii Saudyjskiej, zostanie taka średnia nomenklatura, która nie będzie wiedziała, co robić, no przynajmniej będzie próbować uniknąć wojny domowej czy takich takiego linczu politycznego, który może na Białorusi zostać zrealizowany, to tak, oni mogą pójść na pewne ugody, mogą poprosić o pośrednictwo Polski czy instytucji unijnych, żeby oni taki okrągły stół zorganizowali. Ale tutaj jeszcze jest jeden bardzo ważny niuans, bo cały czas mówimy o Rosji, cały czas mówimy o stanie reżimu politycznego. Pytanie jest bardzo ważne, w jakim stanie będzie białoruska opozycja. Czy będzie ona w ogóle w stanie jakikolwiek stół okrągły zorganizować, czy będzie ona miała jakiekolwiek wpływy. Za dwa lata, jeżeli patrząc na te tendencje, które obserwujemy w opozycji białoruskiej, za dwa lata od białoruskiej opozycji nie zostanie nic. Jeżeli będą ci tendencje właśnie, które teraz będą różne organizacje, struktury, rozmaite liderzy, które nie w stanie w ciągu były 30 lat dojść do pewnej zgody, do wypracowania ogólnego planu, także sytuacja w opozycji moim zdaniem jest bardzo dramatyczna i jeżeli ona nie będzie miała siły, żeby narzucić swoją grę dla dygnitarzy, dla nomenklatury tej politycznej, to będziemy mieli oligarchat. To następny reżim na Białorusi, jeżeli opozycja upadnie, będzie reżim oligarchiczny, wojskowo-oligarchiczny, który skorumpuje kraj i przekształci jego w szarą zonę, gdzie faktycznie sytuacja będzie bardzo dramatyczna. Dziękuję bardzo. Tutaj widzę, że było jeszcze jedno pytanie z sali, jeśli dobrze rozumiem, tylko prosiłbym o przekazanie mikrofonu. Dziękuję bardzo. Artur Michalski. Ja, znaczy, byłoby wiele wątków, myślę, że nie mamy czasu, ale jedno pytanie chciałem zadać do panelistów. Wydaje mi się, że w tej dyskusji nie ma, znaczy jest jeden wielki aktor, który jest jak gdyby pomijany. Mianowicie społeczeństwo czy naród białoruski. Otóż rok 20 był jakąś formą nieoczekiwanej ekspresji, no, jakiejś części narodu, no chyba dość pokaźnej.
nawet ci, którzy nie wyszli, to myślę, że być może jakoś sympatyzowali z tym, co się działo na ulicach, przynajmniej część. I pytanie brzmi, jak teraz panowie oceniacie stan serc i umysłów narodu białoruskiego? Ja trochę się odnoszę do tych różnych głosów tutaj, ale również do całej, od dłuższego czasu, do pewnej takiej narracji różnych też polityków opozycyjnych i tak dalej, która jest głównie ukierunkowana na właśnie Zachód. Natomiast no, chcę powiedzieć, że tak jak było z polską niepodległością i tak jak jest generalnie, jak się dzieje w historii, to zmiana następuje wtedy, kiedy ludzie naprawdę chcą, kiedy ludzie tych zmian dokonują. Uważam, że Zachód w polskiej transformacji odegrał bardzo ważną rolę, ale to jednak była rola wspomagająca. Mówię o tym dlatego, że takie nuty często słyszę, z których można byłoby wyczytać, że gdyby było jakaś bardziej zaangażowanie ze strony generalnie pojętego Zachodu, to by się coś udało. Wydaje mi się, że uda się wtedy, jak sobie odpowiem na pytanie, jaki jest stan serc i umysłów narodu i w jaki sposób te idee, które generuje i kultura białoruska na uchodźstwie, i politycy białoruscy na uchodźstwie, w jaki sposób znaleźć pas transmisyjny, żeby te idee docierały również na Białoruś. No to jest zasadnicze pytanie. Jak panowie oceniacie po 3 latach, wiemy, że wszyscy są, że jest bardzo dużo strachu. To jest pytanie. Broń Boże, proszę nie wiązać tego z jakąkolwiek oceną. Po prostu pytam, bo sam zadaję sobie to pytanie. Jaki jest stan społeczeństwa białoruskiego teraz skutego strachem po tych 3 latach, blisko 3 latach niedługo będzie. I jeszcze jedna może uwaga, taka trochę polemiczna też. Tak, to prawda, że żeby niepodległość prawdziwa zaistniała, to zawsze są ważne również okoliczności zewnętrzne, ale znowuż nie one są absolutnie jak gdyby rozstrzygające. To przede wszystkim musi być wola tej niepodległości. W związku z tym nie wiem, czy z punktu widzenia takiego myślenia politycznego czy narodotwórczego słuszne jest podkreślanie czy stawianie tezy takiej, powiedzmy, niemożności, takiego uwiązania się i myślenia cały czas w funkcji Rosji, w funkcji świata zewnętrznego. Oczywiście to jest ważne, ja tego nie lekceważę. Nie pomyślcie państwo, że ja lekceważę ten wątek, to jest fundamentalnie ważne, ale zaczynamy myślenie od narodu, od społeczeństwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście fundamentalne pytania, które pan postawił i też trochę tak jakby no wracające nas do początku naszej rozmowy. Pytanie o kondycję, no właśnie nie bójmy się tego słowa, kondycję narodu z tą pamięcią tego wszystkiego, co się działo 3 lata temu. Przecież to było tylko 3 lata temu. To zaczniemy od pana Artioma Brukhana. Jak я mówił, że sytuacja na Białorusi bardzo ciężka, ale socjologiczne badania mówią про то, że większość Białorusinów chce zmian, ale problem polega na tym, jakie zmiany oni chcą. I to my mamy wielki problem, rosyjska propaganda wpływa na serca i umy Białorusinów i każdy rok, który my nie zwyciężymy, to większość tych, kto nie chce wolnej, niepodległej, demokratycznej Białorusi. I patrzy na przyszłość Białorusi jak na część sojuszu z Rosji. I to wyzwanie dla nas. I myślę, że Igor, jak przedstawiciel mediów, może mówić, jak przedstawić tej propagandzie rosyjskiej. Ja nie wiem, jak to. My myślimy o tym, ale kanały komunikacji jest zrujnowany. Wszyscy, kto patrzy Bielsat, to pod wielkim niebezpieczeństwem. No to dobrze, ale przepraszam, bo ta przecież ta propaganda rosyjska, to ona nie działa od 3 lat, tylko od 10 lat, więc ci ludzie, którzy wyszli na
ulicę w 20 roku, to oni też byli przez lata kształtowani pod wpływem mniej lub bardziej rosyjskiej propagandy. W 20 roku rosyjski propagandziści, był taki desant rosyjskich propagandziści w białoruskiej media i ona stała bardziej więc toksycznej i aktywnej. Myślę, że tak. No dobrze, ale tu nadal jest to pytanie rzeczywiście dość istotne, które pan postawił o pewną wolę jakby w ogóle bycia niepodległym narodem, tak? No bo to jest tak, to rzeczywiście jest też lekcja z polskiej historii, że jeżeli ludzie czegoś chcą, to prędzej czy później to w takiej czy innej formie musi nastąpić. Potem można się oczywiście spierać o kształt tej niepodległości. Więc to pytanie, o którym być może rzeczywiście tutaj skupiając się na różnych makiawelistycznych rozważaniach wokół kondycji reżimu, żeśmy w tej dyskusji trochę od niego odbiegli. To do niego wrócimy. Ja na sekundę tylko do Rosji jeszcze wrócę. Bo dzisiaj jest Dzień Rosji. Nie wiem, czy wiecie, dzisiaj 12 czerwca jest tak, Dzień Rosji, ale dlaczego to mówię? No, ale dlaczego to mówię? W piątek w Mińsku był zorganizowany koncert do Dnia Rosji taki i zorganizowała go ambasada rosyjska, znany agent Gryzłow, tam jest teraz ambasadorem, wystąpił, to znaczy ze sceny. Sprowadzili kilku takich wielkich gwiazd rosyjskich, estrady, czyli przyjechali takie zespoły znane i tak dalej. Przyszło 300 osób na ten koncert, Białorusinów. Bezpłatny koncert w centrum Mińska, stolicy. Po czym jedna z rosyjskich takich, Ruska Miro, taka dziewczyna taka, jest aktywistką z ruskim mirem w głowie, Mir Salimowa, tak w Mińsku, napisała, że wsparcie przez Białorusinów Rosji jest żadne. Dobrze, że w Mińsku nie biją za flagę rosyjską. Była bardzo strasznie oburzona, że w ogóle nikt nie chce, nie lubi, nie wspiera Rosji i napisała, że w głowach młodych Białorusinów jest może być cokolwiek, ale nie miłość do Rosji. Powiem tak, że jest część społeczeństwa białoruskiego oczywiście jest po stronie rosyjskiej, oni uważają, że to nasi, jak na przykład jest jakiś mecz piłki nożnej, tam Rosja z Niemcami, to oni mówią, o nasi i tak dalej, ale to jest wszystko powierzchowne. Takich prawdziwych, prawdziwych, nie wiem, miłośników Rosji w Białorusi jest niedużo. Ale wracając do pytania o tym, w jakim stanie jest społeczeństwo białoruskie, czego ono chce. Ja mam codziennie po prostu takie badania swoje własne, socjologiczne, dlatego że otwieram statystyki nasze YouTube'a wewnętrzne i widzę, ile ludzi przychodzi i nas ogląda. Widzę, ile ludzi na Telegramie nas ogląda, ile w Facebooku, ile w YouTubie. I nie mam, nie jestem pesymistą, po 20 roku, że ach, mieliśmy szansę, a teraz wszystko jest zmarnowane, znowu białoruskie społeczeństwo znowu zasnęło do następnych wyborów albo do następnego jakiegoś wielkiego wydarzenia. To jest nieprawda. Białoruskie społeczeństwo dalej się interesuje tym, co się dzieje. Tak jak mówiłem, nie przychodzą już codziennie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, ale przychodzą raz na tydzień na przykład. Ale przychodzą. Mimo tego zagrożenia, które jest za oglądanie, za rozpowszechnianie i tak dalej, że jest odpowiedzialność karna za to wprowadzona na Białorusi, widzę po prostu, że Białorusini aktywnie dalej interesują się tym, co się dzieje. I to jest bardzo dobry znak. Przy czym widzimy też te fale, jak różne wydarzenia w Białorusi społeczne wzbudzają znowu to zainteresowanie wysokie. Widzimy po prostu, jak leci nam fala, że no nic się nie dzieje, co tam tydzień nas ogląda, tam milion ludzi. Nagle coś się wydarzyło, nie wiem, sprawa Zelcera na przykład, kiedy zastrzelono tego chłopaka, przyszli do niego do domu, żeby go aresztować, a on zabił jednego z kagibistów. Po prostu nam trzykrotnie od razu skoczyła oglądalność. Białorusini od razu się rzucili oglądać, co się dzieje. I widzimy, że ten potencjał, on jest. Po prostu jest stłumiony przez te represje, które są w Białorusi teraz. Ludzie nie chcą pokazywać, że oni są aktywni, że oni dalej się tym interesują w jakiś sposób. Ale myślę, że jeżeli coś się wydarzy, następny jakiś wydarzy się taki faktor, taki trigger, to ten 20 rok się powtórzy.
I tutaj jest powrót do tego okrągłego stołu opozycji, który ze dwa lata może nie być. To jest nieważne będzie, czy one, czy nie będzie. Będą inni ludzie, będą inni liderzy. Najbardziej popularny kandydat na prezydenta w roku 2020 nie był ze starej opozycji, to była nowa osoba. Można tu się sprzeczać, że on był agentem Rosji, Gazpromu, czy jeszcze coś, ale on po prostu był. I ludzie w kolejkach stali, żeby oddać podpis za niego. W kolejkach, w Mińsku nigdy nie było żadnego, za żadnego kandydata opozycyjnego w przeciągu tam poprzednich 20 lat kolejek. A tutaj stały kolejki, ludzie chcieli pójść do tych, jak to, wyborczych, do urn wyborczych, tak, i chcieli zagłosować. I to się po prostu znajdzie nowy lider. Mówimy tutaj o tych na przykład starych liderach też. Ja też się zastanawiam, Jelcyn, Krawczuk i Szuszkiewicz nie byli przecież przedstawicielami opozycji, ale jednak podpisali akt po prostu... Nie robili rewolucji. Czyli ta nomenklatura, o której dzisiaj mówimy, która jest dalej w Mińsku i teraz jest częścią tego systemu, jutro może podpisać akt rozbioru tego reżimu. Tylko coś się... Część. I do tego nie będzie potrzebny nikt z tej opozycji, która się znajduje dzisiaj tutaj. Ale pytanie jest właśnie głębsze, pytanie jest o kondycję społeczną, tak? O coś, co jak rozumiem jest... poniżej, ale za to głębiej niż różne rozgrywki polityczne. Ja sobie pozwolę. Proszę bardzo. No po pierwsze, dlaczego potrzebna jest opozycja czy liderzy? Nie tylko dlatego, żeby tam poprowadzić ludzi, społeczność na szturm jakiegoś budynku, a dlatego, żeby wiedzieć, jakie dekrety czy jak zarządzać krajem. Jeżeli nie ma tych ludzie, społeczeństwo samo sobą zarządzać nie w stanie. W państwie potrzebna ta grupa ludzi, którzy będzie wiedziała, jak rządzić i co robić następnego dnia, kiedy tej władzy nie będzie. Ile pieniędzy w budżecie, czy pracuje sprawnie kanalizacja, czy jest, nie podskoczyła przestępczość, czy nie ma rozbitych i podpalonych aut. Dlatego jest potrzebny przywódcy, dlatego jest potrzebna opozycja. Jeżeli takiej opozycji nie będzie, to rządzić krajem będą inni. Jeżeli chodzi o stan społeczności, to tak, wciąż mamy ten złoty milion Białorusinów, którzy od zawsze się interesowali polityką, którzy od zawsze w tęczowy sposób brali udział w protestach, wychodzili na ulicy i nie tylko w 20, a i w 10, i w 6. Ja to nazywam złotym milionem. To 20% społeczeństwa białoruskiego jest orientowane z bardzo mocnym wątkiem narodowościowym. Właśnie to dzięki nim w 20 roku się pojawiła nie biała, niebiesko-biała i biała flaga, a biało-czerwona-biała flaga. Ten zasób, ten bardzo ważny społeczny aktyw wciąż istnieje. Tutaj absolutnie się zgadzam, oni się interesują, oni czytają. To jest taka to pasjonarna część społeczeństwa i właśnie to ona najwięcej ucierpiała od represji. I nie zważając na strach, ona funkcjonuje i ona będzie funkcjonować. Lecz jeden niuans. W systemie totalitarnym nawet bardzo dobrze zmotywowani ludzie nie w stanie się zorganizować, bo będą natychmiast infiltrowani, aresztowani, zwłaszcza teraz przyjdą do domu, zabiją i nikt nic nie powie. Takiej wewnętrznego instrumentu mobilizacji już nie ma niestety teraz. Jego nie istnieje w systemie totalitarnym. W systemie autorytarnym, którym była Białoruś do 20 roku, właśnie było możliwe to wszystko, co obserwowaliśmy. Bo działała opozycja, działały media, były te kanały Telegram, które potrafili zmobilizować, skierować, sterować tymi ludźmi, którzy wyszli na placa. Ale jeżeli system zacznie upadać, jak to było i w Związku Radzieckim, tak, i w Polsce, to te odruchowe grassroots organization, oni powstaną. Czyli taka wewnętrzna sieciowa samoorganizacja ludzi jest.
Oni się boją się spotykać, rozmawiać jeden z drugim. Raczej społeczeństwo jest anonimowe. Ale jest nawet ta część jest lepiej informowana niż na przykład Polacy czy obywatele Związku Radzieckiego w wieku XX, bo te analogowe środki przekazu informacyjnego były no, do niczego. Oni nie potrafili szybko przekazywać informacji. Teraz to wszystko jest. Czyli narzędzie dla organizacji, narzędzie dla wykorzystania tych ludzi, którzy no, w sensie politycznego, nawoływanie, mobilizacji, funkcjonowanie w momencie kryzysu potężnego systemowego na Białorusi, jeżeli represje osłabną, jeżeli reżim zacznie się wahać, oni są i ludzie na pewno będą szybko zorganizowani i będą aktywnie działać na rzecz przemian, lecz nie w tych dzisiejszych warunkach. Ale nawet na perspektywę jest konieczne ten centrum, mózg organizacyjny, bo można bez końca chodzić po ulicach i nie osiągnąć żadnego celu, jak to było w 96 roku. Przed referendum 96. Tak to może się odbyć, dlatego oprócz ta energia społeczna jest, ale potrzebne jeszcze i odpowiedzialne przywództwo polityczne. Dziękuję bardzo. No my w Polsce, pan oddaje głos, powiem tylko, że no my w Polsce nie możemy wybierać Białorusinom przywództwa, ale możemy stworzyć ramy do dyskusji. Tutaj też chyba w tym celu jest to spotkanie. To też prośba tutaj do pana Kamila Kłusińskiego też, czy Ośrodek Studiów Wschodnich jest w stanie właśnie dostarczyć takiej diagnozy, co się dzieje w tej chwili z białoruskim społeczeństwem. Tak właśnie trochę poniżej tego poziomu łatwiej zauważalnego, czyli tych rozgrywek politycznych. Dobrze, że pan tak to pytanie sformułował, bo to ułatwia mi odpowiedź. Musimy być skromni i jednocześnie szczerzy. Ośrodek Studiów Wschodnich nie jest w stanie obecnie dostarczyć pełnej wiedzy o kondycji białoruskiego społeczeństwa i to powinniśmy sobie powiedzieć szczerze. Nikt z państwa z diaspory białoruskiej również nie jest w stanie nam powiedzieć tak dokładnie, co się tam na Białorusi dzieje w skali makro. Każdy ma swoich znajomych, swoją rodzinę, ja mówię tutaj o kolegach białoruskich, swój krąg, z którym może korespondować sobie mailowo, ale nie mamy badań socjologicznych na obecnym etapie, które pokazywałyby nam mapę, panoramę białoruskiego społeczeństwa. Mamy badania wycinkowe. W większości są to badania internetowe, ograniczone do dużych i średnich miast białoruskich. I tutaj dwie ciekawe rzeczy, które nas jeszcze bardziej uczą skromności i pokory w tej całej sytuacji. Pierwsza rzecz, no, na przykład bardzo widać to w badaniach, które koordynuje Rygona Stapienia, robione we współpracy z Chatham House. I to widać od początku tej wojny, prawie że od początku, powiedzmy od wiosny 2020 roku, że Białorusini przejęli znaczną część narracji rosyjskiej propagandy i też białoruskiej, tych mam na myśli państwowe media białoruskie, nazywam je czysto formalnie białoruskie, bo tutaj też Paweł o tym wskazywał, że ta narracja się mocno zjechała, zeszła. To już mówimy prawie, że rzecz bezprecedensowa. Możemy Łukaszence mówić różne rzeczy o tym, co się działo przed 20 rokiem na Białorusi, czy tam przed 21, powiedzmy, przed 22 w tym przypadku, ale ta narracja białoruska, ona za tych mediach państwowych zawsze jednak była trochę inna, czasem nawet bardzo inna, jak się z Rosją źle działo. Teraz mówimy prawie o zupełnej tożsamości, one są tożsame. I widać to w tych badaniach, że nawet ludność, obywatele białoruscy, respondenci w tych badaniach, korzystający z internetu, jako tako świadomi, przynajmniej mający jakiś kontakt ze światem, z tą siecią globalną siecią internet, mieszkający w dużych i średnich miastach, w dużym procencie, tam zależy od pytania, 50-60%, 70% w zależności od okresu przeprowadzenia badania, popierali tezy rosyjskie, że tam rzeczywiście należało to przeprowadzić, że to jest słuszne i tak dalej. Różnica kardynalna, na całe szczęście, i to Białorusinom też wystawia bardzo dobre świadectwo, to dedykuje wszystkim tym, którzy blokują konta i przelewy i tym podobne rzeczy w polskich bankach i w innych instytucjach, jest to, że za Białorusini zawsze w swojej masie w tych badaniach byli przeciwko wprowadzeniu wojsk białoruskich na Ukrainę i nie chcieli, aby Białorusini ginęli w nie swojej wojnie, chociaż to, co robią Rosjanie, było tam w dużej mierze popierane. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, i to widać na przykład w badaniach Filipa Bikanowa, który realizuje te badania w ramach projektu Fundacji Berta, to jest Tracker Pirimiene albo po angielsku Tracker of Changes i to jest regularnie robione chyba co kwartał, jeżeli dobrze pamiętam. Tam z kolei widać inną ciekawą rzecz, że zwiększyło się nieznacznie, to jest okresowe oczywiście, poparcie dla Łukaszenki na tle tej wojny właśnie, kiedy ludzie
I tutaj poddaję pod rozwagę, kiedy ludzie na Białorusi otrzymują ten przekaz codziennie, chcą czy nie chcą, zgadzają się z nim czy nie, ale jakoś go otrzymują, ten przekaz oficjalny, nie widzą kontaktu, wsparcia ze strony białoruskiej diaspory, która siedzi za granicą, są rozczarowani tą diasporą, która się między sobą kłóci, przynajmniej oni tak to widzą, i nie widzą też efektywności działań tej diaspory, uważają, że sankcje nie działają. To jest bardzo popularny pogląd, szczególnie w ostatnich miesiącach, że reżim się trzyma, mogą adaptować się do tej sytuacji. Ja mówię mogą, bo nie mamy takiej pewności, na jaką skalę się to dzieje. To wszystko jest bardzo niepełne, ale poddaję pod rozwagę. Ja w ogóle zakładam, że kiedy otworzą się granice, mówię o Białorusi, czyli ogólnie granica Białorusi, kiedy Białoruś będzie otwarta, kiedy tam dojdzie do jakichś przemian, właśnie okrągłego stołu, wtedy będziemy poznawać tak naprawdę na nowo białoruskie społeczeństwo, które tam zostało w skali makro. I to będzie też bardzo ciekawe doświadczenie. Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, no, debata była otwarta, więc wnioski też są otwarte bez wniosków końcowych. Zapraszam oczywiście po przerwie na drugą część dotyczącą Ukrainy, ale zapewne tak jak w naszej dyskusji Ukraina będzie była obecna, tak pewnie Białoruś też będzie dalej obecna. W panelu uczestniczyli pan Paweł Usoł. Dziękuję bardzo. Pan Igor Kulej, Telewizja Bielsat. Pan Kamil Kłysiński, Ośrodek Studiów Wschodnich. I pan Artyom Brukhan, analityk Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Zapraszamy na przerwę.